Z wykresu wynika, że ruch klocka jest jednostajnie opóźniony. W oparciu o to, co jest powiedziane w treści zadania, możemy wnioskować, że jedyną siłą działającą wówczas na klocek jest siła tarcia. Piszemy dynamiczne równanie ruchu klocka, czyli drugą zasadę dynamiki. MA równa się siła wypadkowa. Oczywiście siła tarcia jest skierowana przeciwnie do prędkości ciała. Siłę tarcia przedstawiamy jako iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku, ponieważ powierzchnia jest pozioma. Wtedy siła nacisku jest równa ciężarowi, a ciężar to mg. I to już wszystko. Z tego równania zobacz, po podzieleniu obu stron przez masy wyznaczamy współczynnik tarcia. Potrzebne nam jest przyspieszenie. Przyspieszenie klocka znajdziemy w oparciu o wykres. Przyspieszenie jest to stosunek przyrostu prędkości do czasu. Przyrost prędkości, jaki następuje w ciągu 4 sekund. Prędkość końcowa jest 0, a początkowa 10 metrów na sekundę. Czas końcowy jest 4 sekundy, a początkowy 0 sekund. Czyli przyspieszenie jest równe minus 2,5 metra na sekundę kwadrat. Mając wartość A, idziemy do wzoru na współczynnik tarcia, wstawiamy do tego wzoru wartość A i znajdujemy, że współczynnik tarcia był równy około 0,25.